Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam Was z gór Teide i chciałem dopowiedzieć kilka słów na temat Aspartamo, ponieważ pojawił się komentarz powołujący się na link i innego coachera, który mówił bardzo przychylnie o związkach chemicznych, o aspartamie. No ja jednak od siebie dodam, że po prostu według mnie aspartamo nie jest korzystne dla organizmu ludzkiego, a przeciwnie, wywołuje pewne szkody w naszym organizmie i w naszym mózgu. Jak również konserwanty, które są w produktach. Ten pan mówi, żeby po prostu nie przejmować się tym po prostu, że chemia jest w pomidorach, w jabłkach, w ogórkach. Zgadzałbym się z tym, ale ta chemia, która jest w ogórkach i w pomidorach, które są naturalne, nie jest szkodliwa dla naszego organizmu. Jeżeli podczas trawienia jabłka po prostu wydzielają się pewne związki chemiczne w naszym organizmie, są to związki naturalne, nie powodujące uszczerbku na naszym zdrowiu. Dlatego właśnie polecam Wam, drodzy kochani, jedzenie naturalnych owoców, naturalnych warzyw, jak najbardziej z własnego podwórka, z własnego ogródka. I no niestety takie są czasy, że dobrze zająć się właśnie takim jakby kultywowaniem ziemi, sadzeniem pewnych ogórków, pewnych pomidorów w naszym ogródku, ponieważ tak naprawdę to nie wiadomo, jaki rodzaj chemii jest stosowany do pomidorów, które kupujemy w naszym supermarkecie, czy do jabłek, czy do jakiegokolwiek innych owoców. Jadą nam z poprzedniego programu, iż mój przyjaciel, jedząc Antoni, który jadł arbuza, który był zmodyfikowany genetycznie, był żółty w środku. No po prostu zaczął go boleć brzuch i źle się poczuł, no nawet zresztą tak samo. Że temu panu polecam, jeżeli bardzo lubi aspartam i twierdzi, że nie jest taki szkodliwy i że jest dobry dla zdrowia, to ja mu polecam po prostu spożywanie aspartamu jak w największych ilościach, a szczególnie w dzisiejszych sokach, które są w supermarketach, lub też w jogurtach, lub też w gumach do żucia. Tam tego aspartamu jest wystarczająco i także bardzo zachęcam tego pana do spożywania właśnie tych produktów, ponieważ tam jest bardzo dużo aspartamu i to bardzo dobrze mu wyjdzie po prostu na jego zdrowiu. A wam, drodzy kochani, po prostu polecam spożywanie owoców i warzyw jak najbardziej naturalnych, jeszcze raz powtarzam, które są najlepiej hodowane na wsi, gdzieś na jakimś ogródku, na jakimś polu. Ponieważ to, drodzy kochani, sami wiecie, co jecie i nie ma w tym po prostu chemii. Na marginesie chciałem Wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, bardzo zdrowym, jest wykonany ze specjalnej żywicy, z innych minerałów, które po prostu nas leczą z wielu dolegliwości i chronią nas przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, jak również promieniowaniem elektromagnetycznym. Chciałem też Państwu zaprezentować naszą podkładkę, która jest na harmonizowanie struktur wody, podwyższa wibracje danego soku czy wody. Można położyć dzbanek na takiej podkładce i się bardzo dobrze zharmonizuje. Także na linku pod naszym YouTube'em polecam, żeby można było zajrzeć i zobaczyć, jakie produkty posiadamy. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.